Cześć, nazywam się Piotr Bucki, jestem wykładowcą w USB i od ponad 16 lat pomagam ludziom kształcić kompetencje miękkie, w tym kompetencje komunikowania się i budowania relacji biznesowych. Zawsze bazuję przy tym na psychologii poznawczej i neuropsychologii i ciągle się uczę, bo mam umysł nastawiony na rozwój. Ty najprawdopodobniej też, jeśli oglądasz to wideo. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o tym, co. Sprawia, że jedne osoby są chętne do szlifowania kompetencji miękkich, a inne nie. Porozmawiamy o tym, czym są kompetencje miękkie i jak można je rozwijać. A wszystko to na podstawie badań, które przeprowadziłem ja albo inni psycholodzy. Na początek chcę Ci opowiedzieć historię, która zdarzyła się wiele lat temu. Kiedy pracowałem w wydawnictwie psychologicznym, nadarzyła się okazja, abym przeprowadził wywiad z Robertem Cialdinim, najczęściej cytowanym psychologiem społecznym świata. Z propozycją tą zwróciła się do mnie redaktor naczelna bardzo znanego pisma. Powiedziałem tak. Wcale nie dlatego, że wiedziałem jak się robi wywiady, i wcale nie dlatego, że byłem przekonany, że zrobię to dobrze, ale już wtedy wiedziałem że lepiej jest spróbować czegoś zupełnie nowego i w najgorszym razie popełnić błąd, niż przegapić taką szansę. Oczywiście odnosi się to do, do tych rzeczy, w których naprawdę nie narażamy niczyjego zdrowia, albo życia, ani również swojego zdrowia, albo życia. Ale przy przeprowadzaniu wywiadu z kimś tak znanym, mógłbym co najwyżej się ośmieszyć. Znałem już Roberta Cialdiniego, bo w wydawnictwie często z nim współpracowaliśmy. Wiedziałem już mniej więcej, jakim jest człowiekiem, ale nie wiedziałem, jak przeprowadza się wywiady. W końcu nie studiowałem dziennikarstwa i nie miałem w tym żadnej praktyki. Ale pomyślałem sobie: OK, jeśli dobrze się przygotuję do tego zadania, to nie może być ono aż tak trudne. Przyjąłem to wyzwanie i po jakimś czasie spotkaliśmy się z Robertem Cialdinim. Przeprowadziłem wywiad. Potem go spisałem i pierwszą wersję odesłałem do redaktor naczelnej. Po jakimś czasie wróciła całkowicie pokreślona na czerwono. Informacja brzmiała, nie chodziło nam o to. Spojrzałem na tę kartkę papieru i pomyślałem sobie, mam dwa wyjścia. Poddać się od razu albo jeszcze zawalczyć. W końcu te czerwone... Kreski na papierze, które przypominały mi naprawdę lata podstawówki, tak naprawdę wskazywały mi elementy, obszary do poprawy. Były krytyką, ale krytyką, która nie miała na cenu oceny mnie, tylko ocenę tego działania. Przeanalizowałem więc sytuację i przepisałem wywiad raz jeszcze. Wrócił znów. Nadal czerwony, ale już nieco mniej czerwony. I tak metodą prób i błędów. Dzięki naprawdę dużej cierpliwości tej redaktor naczelnej udało się stworzyć wywiad, z którego nie do końca jestem być może dumny, ale taki, który znalazł się w numerze. Co pokazuje to wydarzenie? Że czasem, jeśli spotykamy szansę, to mamy do wyboru dwie drogi: albo iść za nią, albo zdecydowanie pomyśleć sobie, nie. To jest dla mnie zbyt. Trudne. Oczywiście, tak jak wspomniałem, szanse swoje powinniśmy oceniać na podstawie kompetencji albo chociażby zalążka kompetencji. No i oczywiście zawsze powinniśmy brać pod uwagę to, czy nie jest zagrożone czyjeś życie albo zdrowie. Jeśli ktoś w tej chwili dałby mi szansę na to, żeby przeprowadzić operację na otwartym sercu, to mimo całej fascynacji kardiochirurgią nie podjąłbym się tego wyzwania. W przypadku jednak tego wywiadu zagrożenie życia albo zdrowia nie istniało. Jedyne, co było zagrożone, to tak naprawdę moje ego i moja samoocena. Ale nauczyłem się, że błędy i porażki nie mogą określać mojej samooceny. Nie mogą mnie definiować. Mogą być dla mnie cennymi lekcjami, ale tak naprawdę nie definiuje się na podstawie porażki. Jeżeli przegrywam, to jest to ok. Potem, wiele lat później, dowiedziałem się, że jest to jedna z cech tak zwanego umysłu nastawionego na rozwój, którego opozycją jest bardzo usztywniony, poznawczo umysł. Taki, który na rozwój nie jest nijak nastawiony. To wydarzenie było jednym z wielu. Tak naprawdę, kiedy spojrzę wstecz, to całe moje życie układało się z różnych szans, które podejmowałem. Wcale nie zawsze. Zakończonych sukcesem. Dzisiaj chcę zachęcić Ciebie do uważnego przyglądania się swoim decyzjom, swoim kompetencjom i innego spojrzenia na to, w jaki sposób oceniasz siebie i swoje sukcesy. Nie każde działanie skończy się sukcesem. Co więcej, nie każde działanie skończy się wystarczająco dobrym efektem. Niektóre skończą się błędem, porażką. Ale należy przestać definiować siebie w kategorii tego błędu. Wiele osób deklaratywnie twierdzi, że uczą się na błędach. Ale na czym tak naprawdę powinna polegać nauka na błędach i szlifowanie kompetencji miękkich? No właśnie na takiej uważnej analizie i obserwacji tego, co się stało. Masz do dyspozycji umysł, który będzie ci w tym pomagał. Po pierwsze, możesz bardzo realnie ocenić wiele elementów składowych danego wydarzenia. Po drugie, musisz przy tej ocenie uważać na momenty, w których stwierdzasz, że coś nie było na pewno Twoją winą. Oczywiście, nie dlatego, żeby przestać w ogóle interesować się innymi i całą winę przyjmować na siebie. Nie, tu nie chodzi o męczennictwo w podejmowaniu decyzji i ocenie sytuacji. Tu chodzi o to, żeby zbyt często nie realizować schematu tak zwanego łagodzenia dysonansu poznawczego. Łagodzenie dysonansu poznawczego jest bardzo częstym objawem u wielu osób, które chcą pracować nad sobą. I również u tych, które niespecjalnie są zainteresowane taką aktywnością. Na czym polega dysonans poznawczy? Dysonans poznawczy to sytuacja, w której coś nie zgadza nam się z jakimś wyobrażeniem. Czyli na przykład myślisz o sobie, że jesteś zwycięzcą, że za każdym razem odnosisz sukcesy, i nagle staje się coś, co zdaje się być w sprzeczności z tą opinią. I wtedy. Zaczyna się łagodzenie dysonansu poznawczego, czyli specyficzne samo usprawiedliwianie, które ma wykazać, że tak naprawdę to odniosłeś, odniosłaś sukces, ale świat tego nie zauważył. Dysonans poznawczy pojawia się często, łagodzenie również, ale pamiętaj, jeśli masz zbyt częstą tendencję do usprawiedliwiania wszystkich sytuacji zewnętrznymi czynnikami, to zapomnisz o własnym rozwoju. Wróćmy jeszcze raz do tej analizy. Wiesz już, że powinnaś, powinnaś obserwować swoje wydarzenia i patrzeć, w jaki sposób podejmujesz decyzję. Wiesz już, że pojawić się bardzo często w przypadku przegranej, w przypadku błędu, pojawić się element łagodzenia dysonansu poznawczego, czyli takiego swoistego samoosprawiedliwiania się. W sytuacji, kiedy masz podjąć jakieś działanie, czasem pojawi się też lęk. Co jest? Zrozumiałe. W końcu musisz podjąć się czegoś, czego jeszcze do tej pory nie wykonywałeś, nie wykonywałaś. I to może budzić lęk. Natomiast jeśli coś budzi nasz lęk, to warto tego spróbować. Być może małymi krokami, ale zawsze. Nazywamy to ekspozycją behawioralną na jakiś bodziec, na jakieś działanie. To bardzo ciekawe zjawisko. Oczywiście, jeśli masz na przykład lęk. Wysokości, to nie musisz od razu eksponować się na potężne wysokości, ale warto powoli pracować nad tym. Ale nie będę mówił o lęku wysokości. Jest na przykład inny lęk, jak chociażby lęk przed wystąpieniami publicznymi. Jeśli bardzo boisz się występować publicznie, to mimo wszystko warto tego spróbować, ale być może na początek w mniejszym gronie, takim, które jest wyjątkowo wspierające. Pamiętaj, jeśli nawet coś się nie uda. To Twoja porażka nie powinna Cię definiować. To jest tylko cenna lekcja, która pozwala Ci się zastanowić, co się nie udało i dlaczego się nie udało. I w tym poszukiwaniu warto spojrzeć na siebie i powiedzieć sobie szczerze, co mogłem, mogłam zrobić lepiej. Dla mnie to bardzo ważne. Zwłaszcza, że po wielu szkoleniach albo wykładach ludzie podchodzą do mnie i przekazują mi samą pozytywną informację zwrotną. Nie ukrywam. To bardzo Miłe, ale bardzo często analizuję też swoje wystąpienia, albo analizuję swoje teksty, wracam do nich, analizuję publikacje, które już się ukazały i sprawdzam, co mogłem zrobić lepiej. Nie po to, żeby się katować, ale po to, żeby się rozwijać. To są elementy tak zwanego umysłu nastawionego na rozwój. Wspominałem Ci już o nim. Najłatwiej będzie ci go zrozumieć, kiedy wspomnisz swoje chwile dzieciństwa. Nawet takie, które nie do końca może nawet pamiętasz. Kiedy uczyliśmy się chodzić, tak naprawdę co jakiś czas popełnialiśmy błąd. Jeśli zaobserwujesz jakieś małe dziecko, które uczy się chodzić, to widzisz, że co chwilę się przewraca, popełnia błędy, uderza się, upada, ale nie patrzy na swoich rodziców z wyrzutem i nie mówi. Słuchajcie, to jest zbyt trudne. Wy najwyraźniej macie do tego jakiś wybitny talent. Ja nie mam, ja sobie tutaj spokojnie jeszcze poleżę i najwyżej do końca życia będę leżeć. Nie. Małe dziecko wstaje, podnosi się i idzie dalej. Znowu się przewraca, aż w końcu wyrabia w sobie tę kompetencję. A to naprawdę trudna kompetencja. Drugą rzeczą, której nauczyliśmy się, to nauka mówienia, komunikowania się. To też jest bardzo frustrujące dla małego dziecka, które próbuje coś komunikować, a świat go nie rozumie. Ale wtedy to małe dziecko nie mówi sobie, okej, okay, dobra, najwyraźniej komunikowanie nie jest dla mnie, dorosłym to wychodzi, mnie nie. A przecież zobacz, jak często sami sobie dajemy takie komunikaty. To nie jest dla mnie, najwyraźniej ta osoba ma do tego jakieś predyspozycje, ja się do tego nie nadaję. Warto jest odkryć te kompetencje, które chcemy szlifować. I do tych kluczowych kompetencji XXI wieku należą na pewno kompetencja komunikowania się. Kompetencja krytycznego myślenia i decyzji, które biorą pod uwagę tzw. błędy poznawcze, kompetencja pracy w zespole i kompetencja tzw. myślenia dialektycznego. Te wszystkie elementy są ze sobą powiązane: komunikacja z myśleniem i z pracą w zespole. Dlaczego te kompetencje są tak ważne? Poniekąd dlatego, że bardzo ich brakuje. Wiele systemów edukacyjnych nie kładzie wystarczająco dużego nacisku na to, w jaki sposób kształcić te kompetencje. A tak naprawdę potem przychodzi czas, kiedy warto je wzmocnić i tymczasem są chociażby studia podyplomowe. A propos studiów podyplomowych, to zdradzę ci, w jaki sposób rozpocząłem swoją współpracę z WSB. Również podejmując pewne wyzwanie, które mogło się skończyć bardzo źle. Jako student kierunku podyplomowego, marketing i PR byłem zadowolony ze studiów, ale nie do końca. Wiedziałem, że można by było coś w nich jeszcze poprawić. Ale nie chciałem być arogancki i mówić o tym wprost. Poczekałem chwilę, skończyłem studia i napisałem bardzo obszernego maila do opiekuna merytorycznego kierunku. Opiekunem merytorycznym kierunku była bardzo otwarta osoba. Nie powiedziała mi, co pan sobie wyobraża, co to za krytyka, tylko zaprosiła mnie do tego, żeby razem popracować nad programem studiów. To było wiele lat temu, ale od tamtej pory wszedłem w strukturę WSB i zacząłem pracować. Pracować nad kolejnymi programami i pracować nad kolejnymi kierunkami. To był jeden e-mail. Ty też możesz napisać takiego maila po to, żeby udoskonalić coś. Niekoniecznie do WSB, bo tam jest dużo doskonałych kierunków, ale możesz pisać maile, możesz komunikować po to, żeby próbować. Bo cóż najgorszego może się stać? Najwyżej ktoś nie odpowie na Twojego maila albo nie odpowie na Twój komunikat. To są elementy, które wiążą się z podejmowaniem pewnych wyzwań. Wyzwań, których boimy się. Najczęściej boimy się dlatego, że zagrożone jest nasze ego, nasz własny wizerunek. I najczęściej boimy się, co będzie, jeśli nie odniesiemy sukcesu, jeśli skończy się to porażką. No cóż, powiem ci, co będzie. Nic. Świat będzie trwał dalej, a ty będziesz wiedzieć być może, jak następnym razem zrobić to trochę inaczej. Te kluczowe kompetencje łatwiej jest kształcić, jeśli ma się umysł nastawiony na rozwój. Ten umysł nastawiony na rozwój bada psycholog społeczna z Uniwersytetu Stanforda Carol Dweck. Karol Dweck napisała nawet książkę pod tytułem Growth Mindset. I w tej książce pokazuje wyraźne różnice między umysłem nastawionym na rozwój, takim, który w sytuacji krytyki nie zamyka się na rozwiązania i nie zamyka się na informację negatywną, zwrotną, a takim, który jest bardzo usztywniony poznawczo. Umysł nastawiony na rozwój w obliczu zadania. Bardzo szybko podejmuje decyzję, by jednak zaryzykować. W tym ryzykowaniu pomaga mu świadomość, że nawet jeśli coś nie pójdzie po naszej myśli, to będzie dobrze. Najwyżej poprawimy albo zrobimy to raz jeszcze. Umysł nastawiony na rozwój nie definiuje siebie poprzez porażkę. Jak więc tropić w sobie ślady tego drugiego umysłu, tego umysłu, który jest bardzo usztywniony poznawczo. Mam dla ciebie zadanie. Przypomnij sobie jakąś sytuację, w której ostatnio zabrałeś, zabrałaś się do jakiegoś działania i nagle okazało się, że jest ono zbyt trudne. Odrzuciłeś się wtedy? Odrzuciłaś? Poszłaś gdzieś indziej? Nie skupiłaś wystarczająco uwagi? To ślady umysłu usztywnionego, takiego, który odrzuca dane zadanie, tylko dlatego, że natrafiło na pierwsze trudności, a pierwsze trudności powinny się pojawić. Dlatego, że tak naprawdę największą frajdę nasz umysł osiąga wtedy, kiedy zadanie, które ma wykonać, jest nieco powyżej jego kompetencji. To zjawisko nazywa się zjawiskiem flow. Flow, czyli przepływ, to zjawisko, które badał psycholog społeczny Michaju Csikszentmihalyi. Wykazał on, że w pewnych sytuacjach jesteśmy niewiarygodnie zaangażowani w dane działanie i dzieje się to wtedy, kiedy działanie wcale nie jest dla nas bardzo proste. Przeciwnie, kiedy działanie jest dla nas bardzo proste do wykonania, popadamy wręcz w rutynę, która może skończyć się wypaleniem. Jeśli oczywiście zadanie jest bardzo trudne i wysoce powyżej naszych kompetencji, to wtedy odczuwamy potężny stres. Ale jeśli chodzi o przepływ i flow, to dzieje się coś fantastycznego. Kiedy zadanie tylko nieco przekracza nasze kompetencje, kiedy otrzymujemy natychmiastową informację zwrotną co do poprawności danego działania albo informację negatywną, jak je zmienić, to wtedy odczuwamy niesamowity przepływ energii i wpadamy w stan psychologiczny, który właśnie określamy mianem flow przepływu. Flow jest bardzo przyjemny i dlatego warto szukać takich zadań, które sprawiają, że wchodzisz właśnie w taki nastrój. Warto też szlifować, używając flow, różne kompetencje czyli szlifować je w takim modelu, w którym coś jest nieco trudniejsze i ciągle poprawiamy nasze wyniki. Jednak warto pamiętać przy tym, że szlifowanie kompetencji warto rozpocząć od określenia, które kompetencje są dla nas naprawdę kluczowe. Nie tylko ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy, ale ze względu na to, jakie mamy wrodzone predyspozycje. Dlaczego? Dlatego, że o wiele lepiej jest pracować nad kompetencjami, które mamy już w jakimś stopniu rozwinięte, niż starać się wyciągnąć te, które są dla nas bardzo, bardzo trudne. W przypadku kompetencji, które mamy już w jakimś stopniu rozwinięte i które znajdują się na przykład Nieco ponad osi 0, będziemy zawsze startowali od punktu, załóżmy 1, 2 do punktu 10. Natomiast jeśli są jakieś kompetencje, w których naprawdę kulejemy i są na poziomie minus 10, to w najlepszym razie podprowadzimy je od minus 10 do minus 2 albo od 0. Sami więc widzicie, że o wiele lepiej jest pracować nad kompetencjami kluczowymi, które po prostu są naszymi Predyspozycjami. Takie predyspozycje można badać, i z jednej strony można mieć własną opinię na temat tego, w czym jesteśmy dobrzy, ale też warto słuchać innych. Warto też testować swoje kompetencje za pomocą narzędzi, które są dostępne chociażby w sieci. Wiele z nich znajdziecie na przykład pod tymi linkami. Jeśli chodzi o kompetencje, to warto też zbudować sobie rdzeń kompetencji, do którego będziemy dodawali poszczególne elementy. Co mam na myśli? Rdzeń to taka kompetencja kluczowa, w której naprawdę jesteśmy najlepsi. Powinna być ona na tyle uniwersalna, żeby dało się ją zastosować w wielu kontekstach. I potem te konteksty dodajemy po drodze. Moją kluczową kompetencją jest na przykład kompetencja komunikacji. Rozwijam ją i wspieram cały czas, ale dodaję do niej różne kompetencje, które pomagają mi znaleźć chociażby zatrudnienie. Znaleźć zlecenia. Są to takie kompetencje jak kompetencja pracy ze startupami nad ich prezentacjami biznesowymi, albo kompetencje pracy nad komunikacją marketingową z wieloma firmami, czy też kompetencja pracy nad komunikacją brandingową związaną z marką danego produktu czy usługi. Warto więc znaleźć takie kompetencje, które są dla Ciebie najlepsze do rozwijania i takie, które będą stanowiły rdzenie. I nie martw się, jeśli jeszcze na początku swojej drogi nie do końca masz określony ten rdzeń. Ja swój znalazłem około czterdziestki, więc na pewno masz jeszcze czas. A jeśli tego czasu jest mniej, to pamiętaj, kompetencje to nie są jakieś magiczne talenty. To są predyspozycje, które można szlifować. Ale żeby je szlifować, trzeba trenować każdego dnia. I trzeba brać pod uwagę te wszystkie elementy, o których dzisiaj wspominałem. Czyli umysł nastawiony na rozwój badać sytuacje w których się znajdujemy i patrzeć w jaki sposób podejmujemy decyzje i czy przypadkiem za bardzo nie minimalizujemy ryzyka badać w jaki sposób podchodzimy do porażki i czy przypadkiem nie jest tak że za bardzo definiujemy się poprzez porażki i błędy a przestajemy traktować je jako po prostu cenne lekcje no i pamiętać że kompetencja a talent to zupełnie inne sprawy talent możesz mieć do muzyki do śpiewania a kompetencje możesz zawsze Szlifować. Tylko pamiętaj, nie od razu Rzym zbudowano.